Ekscelencjo, drogi księże biskupie Edwardzie, czcigodni wychowawcy, drodzy kapłani, drodzy klerycy, siostry zakonne i pracownicy naszego seminarium. Wezwanie Pana Jezusa, jakie usłyszeliśmy w Ewangelii, trwajcie w miłości mojej, zawsze było ważne i pryncypialne. Kościół przez wieki głosił potrzebę rozumienia tych słów jako wierność przykazaniu miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Tę wierność rozumiał jako postawę służby wobec Boga i drugiego człowieka oraz jako szacunek do drugiego człowieka i do siebie samego. Dzisiaj to wezwanie Pana Jezusa nabiera znaczenia, kiedy trzeba mierzyć się z nienawiścią niszczącą pokój, siejącą grozę śmierci i pozostawiającą zgliszcza. To wezwanie trwajcie w miłości mojej jest dzisiaj wielkim sprawdzianem naszej wiary w wymiarze nietracenia nadziei czy popadania w rozpacz. Dlatego w tym tak bardzo trudnym czasie prowadziliśmy relikwie świętej Faustyny Kowalskiej, należącej do grona najbardziej czczonych i popularnych świętych, którą Jezus wybrał, aby przekazała światu orędzie miłości. A wybrał ją nie dlatego, że była wykształconym teologiem, ale dlatego, że trwała w jego miłości pomimo wielu cierpień, jakich nie szczędziło jej życie od samego dzieciństwa. Najpierw skrajna bieda, jaka panowała w jej domu, nie pozwoliła zdobyć wykształcenia, lecz od dzieciństwa zmusiła ją do ciężkiej pracy. Potem posądzenie jej o chorobę psychiczną, czego doświadczyła i w domu rodzinnym, i w zakonie. Następnie traktowanie jej jako zdolnej tylko do wykonywania posług tych najbardziej służebnych. Doświadczyła wielu cierpień i pomówień. Od niektórych spowiedników słyszała, że Pan Jezus nie rozmawia z duszami tak nędznymi jak ona. Wydawałoby się, że mając bardzo trudne życie, powinna narzekać i powątpiewać w moc Boga. Ona jednak nie zwróciła się przeciw Bogu, ale stanęła po Jego stronie, stając się apostołką Bożego miłosierdzia. Zaufała w swoim życiu Jezusowi i wszystko postawiła na Niego. Jej mottem walki duchowej stały się słynne na cały świat słowa: Jezu, ufam Tobie. Myślę, że to nie przypadek, że dziś, kiedy na naszych oczach dokonuje się nie tylko duchowa walka, ale również ta fizyczna pomiędzy dobrem a złem, staje pomiędzy nami dzielna niewiasta, ukazująca nam, że tak jak ona, tak i my możemy toczyć walkę duchową przeciw szatanowi, który próbuje w nas zniszczyć miłość. To ta dzielna niewiasta pokazuje nam wielkość wiary i jej zwycięską moc. Wszystko, czego dokonała, dokonała wiarą. Wszystko, co usłyszała od Jezusa, usłyszała dzięki żywej miłości, jaką miała do Zbawiciela. Wszystko, co zapisała w dzienniczku, jest wielkim zaufaniem Jezusa do skromnej, ale pobożnej i pełnej wiary siostry Faustyny. Moi drodzy, wpatrzeni w osobę świętej Faustyny, zajrzyjmy do Ewangelii, do tej samej księgi, do której zaglądała i ona. Odkryjmy w niej trzy reguły, którymi powinniśmy się kierować jako uczniowie Jezusa. Pierwszą z nich jest unikanie sytuacji, która jest przyczyną zgorszenia, mogącą doprowadzić do upadku nie tylko moralności jednostek,
ale nawet całego społeczeństwa. Niech więc nikt z nas tutaj obecnych nie przykłada swej ręki do grzechu zgorszenia, do upadku cywilizacji, miłości Boga i bliźniego. Druga reguła dotyczy obowiązku upominania i przebaczania. Zła nie można tolerować, udając, jakoby nic się nie wydarzyło. Ten, kto jest świadkiem grzechu popełnionego przez bliską mu osobę, nie może pozostać wobec niej obojętny, ale powinien ją upomnieć. To upomnienie braterskie nie może jednak wynikać z chęci odwętu, ani nie może być spowodowane gniewem, ale powinno mieć na względzie nawrócenie brata i siostry, zmianę jego postępowania oraz pojednanie. Dlatego, gdy grzesznik się nawraca, to ten, kto został przez niego obrażony lub w jakiś sposób dotknięty jego czynem, ma obowiązek przebaczyć. Dlatego zróbmy wiele, aby zgodą i jednością opartą o Ewangelię miłości budować ład i porządek wszędzie tam, gdzie żyjemy i budujemy Królestwo Boże. Trzecia reguła polega na właściwym rozumieniu wiary. Apostołowie proszą Jezusa, by umocnił ich wiarę. Odpowiadając na ich prośbę, Jezus daje do zrozumienia, że nie ma potrzeby, by Bóg specjalną interwencją ją pomnażał lub wzmacniał. Chodzi raczej o to, by apostołowie pozwolili Bogu działać w sobie i przez siebie, a wówczas ich wiara ujawni na zewnątrz taką moc, jaką ma ziarno gorczycy, posiadające taką moc, że wyrasta z niego potężny krzew. Dlatego w trzeciej regule odnajdujemy dla siebie zachętę, aby nie ignorować Słowa Bożego, lecz zaufać Bogu i nie rozbijać fundamentu prawa Bożego, na którym zbudowana i osadzona została wolność dzieci Bożych, nasza wolność. To właśnie w tych trzech regułach ewangelicznej mądrości doskonale odnalazła siebie święta Faustyna. I to one otwarły ją w sposób heroiczny na prawdziwą miłość do Boga i bliźnich. To, czym gardził świat, wybrał Bóg do wielkich rzeczy, ponieważ Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Proszę was, abyście pamiętali o logice patrzenia Boga. On widzi nas inaczej. On widzi nas prawdziwie. Dlatego wybrał nas i powołał. Zatem zróbmy wiele, abyśmy i my, pomimo trudności, stali się narzędziem miłosiernej miłości pośród świata. Szczególnie teraz, kiedy świat tak bardzo odwraca się od Boga, my trwajmy, niosąc nadzieję.